Cześć kochani, klasycznie witam się z wami z mojego ulubionego i chyba waszego ulubionego stanowiska, a może waszego, nie wiem, możecie mi napisać. Słuchajcie, mam rzeczy, znowu trochę, zaraz wam opowiem co jak. Właśnie teraz zrobimy wjazd i zobaczycie co nagrałam parę dni wcześniej. Czwartek rano, idę właśnie do naszego lumpeksu i dzisiaj będzie chyba kilogram za 65 zł albo 75, więc nadal bardzo dużo uważam. Ale słuchajcie, nie zawsze trafiają się rzeczy pierwszego dnia, które kupujemy. W sensie, co chcę wam przekazać, że ze względu na cenę 95 zł za kilogram przy dostawie, nie zawsze rzeczy, które nam się podobają, bierzemy. I wtedy są sytuacje, kiedy wracamy w tańsze dnie, że mamy w miarę blisko, no to nie ma z tym żadnego problemu. Wracamy w tańszy dzień, sprawdzamy, czy jest dana rzecz i wtedy decydujemy się za odpowiednią cenę ją kupić lub nie. Dlaczego tak robimy? Robimy tak ze względu oczywiście na cenę. Kiedy tak robimy? Kiedy nie jesteśmy w 100% pewni danej rzeczy albo uważamy, że cena nie jest adekwatna do jej jakości lub po prostu firmy. Coś firmowego, coś o fajnych składach materiałów oczywiście staramy się brać w dzień dostawy, o ile nas nie zabija cena. Tyle w temacie, idę zobaczyć, czy rzeczy, które sobie upatrzyłam, nadal na mnie czekają. I ja, wiecie, wierzę w coś takiego, że jeśli mam to mieć, to nadal to będzie. Także zobaczymy, wy za chwileczkę już się o tym przekonacie. Wracam już, mam siateczkę i informacja dobra jest taka, że z dwóch rzeczy, które sobie upatrzyłam, jedna była, więc udało mi się ją taniej kupić. Jest to nowa rzecz z metką, nie jest z żadnej mi znanej firmy, więc nie wiem tak naprawdę, co to dokładnie. I informacja też jest taka, że na tą chwilę ta rzecz mi jest za mała. No więc tak jak powiedziałam, tak właśnie było, że udało mi się zakupić dwie rzeczy. Pierwsza, nauszniki dla Kubusia. Zresztą zobaczcie jego reakcję. Idę, zamknij oczy. I wyciągnij rączki. I nie patrz. Boję się. Teraz. Są te słuchawki. Takie coś chciałeś? Tak. Tak? Tylko z grubszym tym. Z grubszym chcesz? Tak. A takie mogą być też? Tak. Fajnie, ja się bardzo cieszę, jak on się tak cieszy. Wiecie co, to jest taki mały drobiażdżek, a o. Fajny i dla mnie, i dla niego, no ale to są jego, więc ja już oczywiście wyprałam, wyczesałam tutaj te misie i ma, będzie nosił. On lubi bardzo takie rzeczy, dlatego ja tym bardziej się cieszę. A druga rzecz to jest to. To jest właśnie ta sukienka i tutaj ona miała metki i tutaj jeszcze ma na ramki, dlatego że, czekajcie, wezmę może te rzeczy, co prawda te wszystkie rzeczy są już wyprane, ale dobra, mam czystą ziemię, w sensie podłogę, mam czystą, ładnie umytą, więc mogę wam wszystko tutaj pokazać. Zobaczcie, widzicie tą sukieneczkę? O, takie ma ładne detale. Cała cekinowa. Tu wszystko ma silikonowe, więc ładnie możemy podtrzymać sobie, wiecie, delikatnie dokleić do skóry i się ładnie będzie trzymało. Dodatkowo tu jest taki stelaż a la gorset na biust, więc możemy założyć ją bez biustonosza, aczkolwiek no ja będę ją nosić z biustonoszem. To jest firma Lipsy London, nie wiem, ja jej nie znam, rozmiar 10, czyli 38, jest bardzo ładna, ten zameczek, to serduszko tutaj z tyłu na zamku, super, ona mi się bardzo podoba. Dodatkowo fajne jest to, że właśnie tutaj, w tym miejscu i tu z tyłu również mamy możliwość wpięcia tych na ramek, więc jeśli, wiecie, nie lubimy, jak coś tutaj stricte jest przyklejone, jakby bez ramionczek, nie każdy też się czuje bez ramionczek zupełnie, no to oczywiście możemy sobie je zamontować, przyczepić po prostu i mieć, tak? Ona jest mi minimalnie
za mała. Postaram się ją założyć tak, żebyście zobaczyli z przodu, jak wygląda. No i wtedy sami zobaczycie, no ale to jest rewelacja. I ona kosztowała, słuchajcie, 28 zł. Co mam powiedzieć? Poczeka sobie, jak moje gabaryty minimalnie się zmniejszą. I tak przy okazji, bo ktoś tam pisał w komentarzu, w ogóle chcę zrobić taki film, na zasadzie odpowiadam na Wasze komentarze, dlatego może zwróciliście uwagę lub nie, że nie udzielam się na tą chwilę w komentarzach. I to nie jest do końca tak, że wszystko czytam, staram się czytać, staram się być na bieżąco, aczkolwiek to jest zamierzone. Także zobaczycie, co dalej, o co mi chodzi. Ale ktoś napisał właśnie w komentarzu, że co to znaczy, że ja schudłam, a niby jestem w wadze zwyżkowej. No właśnie, i tutaj to jest cały czas ten temat mojego zdrowia, mojej choroby i tego, jak to wygląda. I wiecie co? Zastanawiam się, czy ruszać ten temat. Zastanawiam się, dlatego że to jest bardzo ciężki temat dla mnie. To jest kwestia mojego zdrowia, mojej choroby, a właściwie moich schorzeń, z którymi się codziennie mierzę. I nie wiem, czy chcę to poruszać, nie wiem, czy chcę opowiadać swoją historię. Każdorazowo, kiedy chcę wyjść poza schemat, dostaję tak mocno po tyłku, że nie wiem, czy po prostu chce mi się to robić i wiecie, wystawiać się no na hejt, no nie ukrywajmy, że na hejt, bo to już nie są subiektywne komentarze, czyjaś opinia, tylko po prostu z reguły ktoś tam po prostu po mnie sobie ujeżdża. No po co mi jest to potrzebne? Także dla Was informacja, tak, czasami mam zwyżkowo, czasami mam zniżkowo, czasami ważę 5-7 kilo mniej, czasami ważę te 5-7 kilo więcej i niestety u mnie jest to ostatnio normalne. Nie mogę tego ogarnąć. Tyle Wam powiem, ale muszę to zrobić, dlatego że moje ciało bardzo tego potrzebuje. Moja skóra i elastyczność również. Także tyle w temacie. Kolejna rzecz i to już są poza tymi dwoma rzeczami, po które wtedy poszłam i kupione innego dnia. Tutaj są takie bardzo fajne spodnie, jak widzicie. Firma Trespass, granatowe, w ogóle nie zniszczone. Tutaj są takie polarkowo ocieplane, one są super na sanki, możliwość regulacji pasa również jest. Oczywiście kupiliśmy je dla Kubusia, teraz nam się szykuje fajny wyjazd, więc Kubuś będzie miał, Paweł ma bardzo podobne, tylko takie bardziej outdoorowe, a Kubuś po prostu będzie miał te, będzie mu cieplutko. Fajnie, no i to jest taki materiał, że tak powiem, specjalistyczny. Kosztowały 5 zł chyba. Tak, 5 zł, bo musiałam pomyśleć, gdzie je kupiliśmy, ale właśnie one kosztowały 5 zł. Tak samo jak 5 zł kosztowała ta bluza. I już Wam pokazuję ją, tylko ją zapnę. O, i tu jest taka bluza Nike, z tyłu ma duży znaczek. I co? Taka fajna bluza, lawetróweczka czarna, też kosztowała 5 złociszy dosłownie, więc fajnie. Wiemy, że dzieciaki bardzo mocno szurają te rzeczy, w sensie niszczą i one się zużywają i wiadomo, to się coś popisza, to wyleje, to jakaś dziura zrobi. Po prostu takich rzeczy nie żal, jak one kosztowały tyle, no to wiecie, nie muszę tego specjalnie jakoś ogarniać i później odsprzedawać. Jak będziecie słyszeli jakieś głosy w tle, to dlatego, że Kubuś jest ze mną w domu już, a bo dzisiaj wróciliśmy sobie wcześniej do domku po pasowaniu na ucznia. Więc Kuba jest ze mną i tutaj przy okazji kolejna rzecz, bardzo fajna koszula. Koszula firmy George, taki przewiewny, troszeczkę prześwitujący materiał, piękne guziki, takie srebrne, ale kwiatuszki, bardzo ozdobne. Te guziczki są teraz bardzo w modzie i na topie. Materiał mi się spodobał, fason jest taki, widzicie, z delikatnie balonowymi rękawami. Na rękawach też ma te guziczki. Bardzo ona fajnie, strojnie wygląda do Total Looku Black. Już ją miałam założoną, no bo tak jak Wam mówię, one były kupione na przestrzeni jakiegoś tam ostatniego czasu. Że tak powiem, przy okazji, jak się wleciało, to się znalazło i już się niektóre rzeczy nawet nosiło. Tak samo jak te spodnie. Tych spodni co prawda jeszcze nie miałam na sobie.
I słuchajcie, nie wiem, czy to są spodnie męskie czy damskie, aczkolwiek mi się bardzo podobają takie spodnie, właśnie większe. Tutaj one są w kant, one są dłuższe. Ciemny grafit, taki ni to czarny, ni to ciemny grafit. Poliester, wiskoza, lycra, firma Next, 32R. I to chyba są męskie spodnie, aczkolwiek ja je wystylizuję, a w tej chwili takie spodnie bardzo są na topie, że tak powiem, no są modne, fajnie można, oczywiście można zrobić taki totalu garniturowy, ale można też takie spodnie założyć i zrównoważyć go jakąś fajną górą również. Co mamy za piątala? A tu jest taki fajny sweterek. Bardzo fajny, piękne kolory. Jezu, jakąś misję Kuba chyba przechodzi, a dostał w nagrodę, wiecie, konsola dzisiaj, bo on w tygodniu normalnie konsoli nie ma. To jest firma Marks & Spencer, rozmiar M. Nie jest to chyba żaden super skład, zresztą zaraz sprawdzę, ale to obawiam się, że jest po prostu akryl. Tak, 51% akryl, 38% poliamid, 11% poliester, więc generalnie skład jest nędzny i on był bardzo, ale to bardzo mocno zwichrowany. Po prostu tu było wszystko, wiecie. Ja jechałam go maszynką grubo i to bardzo mocno. I fajnie wygląda, bardzo fajnie, do jeansów, do jakichś stylówy. Widzę go bardzo mocno. I mi brakowało takiego. Także taki mam i też kosztował 5 złotych, więc wydaje mi się, że mocno opłacalny deal. Przepraszam Was, mam jakiś zjazd, ale zapomniałam sobie kawy zrobić i nie wiem, czy tak macie, ale ten tydzień jest dla mnie tak ciężki, kurczę, w sensie taki rozchwiany, nic się nie chce człowiekowi, naprawdę. No ale dobra, bardzo, bardzo fajna spódniczka w takim, to jest taki styl takiej, kurczę, legalnej blondynki trochę, na pewno wiecie, o co mi chodzi, taka tweedowa marynareczka, taki żakiet, właśnie taka spódniczka, ona jest takiego grubszego materiału, fajne tutaj kieszonki, niestety jest rozmiar S i to jest Zara, ale no jest świetna, na podszewce. I delikatnie jest mi za mała, więc zobaczymy, czy wyląduje na Vinted, czy po prostu uda mi się, bo ona, wiecie, tak mocno wysoko zachodzi, więc no ja zawsze z talią nie mam jakiegoś super problemu, żeby tam zrzucić te zbędne kilogramy. Przepraszam Was za to, że jestem taka naprawdę, jakby mnie pociąg przejechał, dosłownie tak się czuję, albo autobus, albo coś, i czuję jak mi... Oh. Masakra. Nagrałam dla Was ten szybki haul zmierzyny lumpeksowy. Teraz tak będzie, że zawsze będę starała się dla Was te rzeczy zmierzyć. Także kochani, mamy poniedziałek wieczór, jutro dzień Wszystkich Świętych, także spędzajmy ten czas rodzinnie, dbajmy o siebie nawzajem. Życzę Wam miłego wieczorku. Pa, pa.